dobry, witam Państwa na konferencji pomeczowej trenera Fornalika. Bardzo poproszę trenera o krótki komentarz do meczu. Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla Legii. Wygrała w pełni zasłużenie, zdobywając ten Puchar Polski. I muszę powiedzieć, że trafiliśmy dzisiaj na bardzo dobrze dysponowanego przeciwnika, na przeciwnika zmotywowanego. Natomiast no, my nie podołaliśmy wymogom tego spotkania. Nie zagraliśmy tak, jak przyzwyczailiśmy do tej pory, czyli konsekwentnie, solidnie. Przydarzały nam się bardzo proste błędy. Szukam wytłumaczenia tak na gorąco po meczu, co mogło być przyczyną. Być może presja tego spotkania spowodowała, że zawodnicy nie pokazali tego, na co ich naprawdę stać, bo Ruch potrafi lepiej grać w piłkę. Także no tyle, dziękuję. Bardzo proszę o zadawanie pytań do mikrofonu i przedstawienie się przed zadaniem pytania. Michał Kłodziczyk, Rzeczpospolita. Panie trenerze, dobry wieczór. Maciej Skorża wczoraj mówił o tym, że będzie ten, kto wygra puchar, będzie dostanie turbo do ładowania w lidze. Jeśli oglądaliśmy dzisiaj mecz pierwszej z drugą drużyną w Ekstraklasie, no to ta różnica na boisku wyglądała na więcej niż jeden punkt. Czy nie obawia się Pan tego, że ta porażka Pana piłkarzy trochę podłamie w tych trzech ostatnich spotkaniach? No na pewno zawodnicy nie cieszą się w tej chwili. Są podłamani, bo każdy po cichu marzył o tym, że zdobędzie ten Puchar Polski. Natomiast to są sytuacje wkalkulowane w piłkę, że nie zawsze się wygrywa i będziemy pracować nad tym, żeby doprowadzić ich przede wszystkim do pewnej sprawności fizycznej po tym meczu, bo jest kilka problemów. Ja dokonałem dzisiaj dwóch wymuszonych zmian i Marcin Malinowski, i Marek Szyndrowski zeszli z powodu kontuzji, jak również będziemy pracować nad ich dyspozycją psychiczną. Myślę, że podołamy temu. Panie trenerze, Piotr Wojciechowski, Piłka Nożna. Michał Peskowicz ma chyba lekki uraz Legii. Czy naprawdę musiał dzisiaj stanąć w bramce? Nie czuje tutaj Pan pewnego niedosytu? A Pan widział tę sytuację, w której Michał jeszcze obronił? Nie, zasłonięty był. No to ja Panu mogę to opisać dokładnie w sytuacji sam na sam, który obronił. Ja teraz też Pana nie widzę, bo Pan gdzieś jest zasłonięty. A lubię komuś spojrzeć w oczy, wie Pan. Gdzie Pan jest, Panie Piotrze? No, z partyzanta jak zwykle. Dziękuję. Rozpoczynamy konferencję trenera wygranej drużyny Macieja Skorży. Trenerze, poproszę o komentarz do spotkania. Witam Państwa. Wielka radość dzisiaj w naszej drużynie i z powodu tego, że zdobyliśmy Puchar Polski, że obroniliśmy to trofeum i z tego, że zagraliśmy w takim stylu, że zagraliśmy naprawdę tak, jak chcieliśmy zagrać całą tą rundę. Wiemy, że nie zawsze nam to wychodziło, natomiast cieszę się z tego, że w tak ważnym momencie z tak trudnym przeciwnikiem potrafiliśmy zagrać naprawdę na najwyższym naszym poziomie. Trudno tutaj nie wyróżnić któregoś z moich zawodników, bo naprawdę jako całość, jako drużyna prezentowaliśmy się od pierwszej minuty bardzo dobrze. Ogromna determinacja poparta bardzo dobrą dyscypliną taktyczną. Praktycznie realizowaliśmy minuta po minucie plan, jaki mieliśmy nakreślony na ten mecz. I zarówno defensywa, jak i ci zawodnicy ofensywni naprawdę wywiązywali się doskonale ze swojej roli. Na pewno pomogło nam w takim rozegraniu tego meczu to, że dosyć szybko zdobyliśmy prowadzenie po ładnej akcji, ale był tam bramkoszet, troszkę przypadku było. Najważniejsze, że piłka wpadła do siatki, to nam dodało trochę pewności siebie i spokoju. I co jakiś czas nękaliśmy cały czas drużynę Ruchu. Mogliśmy grać spokojnie i przyjąć ich na swojej połowie. Co jakiś czas tylko wychodzić wyższym pressingiem. To przynosiło efekty, bo mieliśmy sytuację Michała Żyro, Michała Kucharczyka. Aż w końcu zdobyliśmy drugą bramkę też po ładnej akcji. Po piłce zagranej w pole karne na krótki słupek Miro Radowicz świetnie się znalazł i ten wynik dowieźliśmy do przerwy i na drugą połowę chcieliśmy grać bardzo rozsądnie, długo utrzymywać się przy piłce, zmusić Ruch do większego ryzyka, do większego otworzenia się i też można powiedzieć, że ten scenariusz wypalił. Udało nam się zdobyć kolejną trzecią bramkę,
która myślę, że przesądziła losy tego finału. I tak jak powiedziałem, no duża radość, obroniliśmy to trofeum, ale ta radość nie będzie trwała długo, bo przed nami kolejne trzy finały, można powiedzieć, już w niedzielę pierwsze i szybko będziemy od jutra się już do tego najbliższego przygotowywać. Dziękuję. Poprosimy o pytania do trenera. Dobry wieczór, Michał Kłodziejczyk, Rzeczpospolita. Panie trenerze, to była zasłona dymna, bo wygrali panu mecz ci, których w Kielcach mogło zabraknąć, bądź miało zabraknąć, czyli profesor Żebłako w obronie, Juboja w ataku, Michał Żyro, który miał udział właściwie we wszystkich trzech bramkach. Jak dużo w pana wczorajszym wystąpieniu, w którym wyrażał pan obawy o ich zdrowie, było aktorstwa i jakby zasłony dymnej, a jak wyglądała rzeczywiście sytuacja? Niewiele było zasłony dymnej. Tak naprawdę to po wczorajszym treningu dopiero, czyli przed konferencją, przed tym jak z państwem rozmawiałem, okazało się, kto może grać, kto nie. Bo wczoraj Daniel Juboja jeszcze w ogóle nie trenował, tylko truchtał dookoła. Michał Kucharczyk tak samo. Nie dotknął nawet piłki. Dzisiaj Michał Kucharczyk rano przyjechał na stadion z Paulo Terzottim, zrobił rozruch i zdecydował, że może grać, dlatego wyszedł. Daniel Juboja, byliśmy umówieni na grę tylko na 45 minut. Rozmawiałem z Danielem, umówiliśmy się, że w przerwie da znać, czy może grać dalej, czy zejdzie. Michał Żebłakow, to już wczoraj mówiłem, że on raczej zagra, że się dobrze czuł. Ja tylko mogę żałować, że zabrakło nam tego jednego dnia, żeby ci zawodnicy, czy dwóch dni, żeby ci zawodnicy mogli zagrać w tym meczu w Warszawie z Lechem, no ale to już historia. Także tutaj nie było wielkiej jakiejś zasłony dymnej. Naprawdę ci zawodnicy mają urazy, niektórzy z nich dalej mają urazy. Dzisiaj Michał Żebłakow poprosił o zmianę i mam nadzieję, że tutaj doktor Mochowski ze swoimi ludźmi dalej będzie tak dobrze stawiał na nogi tych zawodników. Robert Błyński, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, oprócz Michała Żyry po raz pierwszy w tej rundzie po bramce strzelił duet, który prowadził Legię do sukcesów w rundzie jesiennej. Czy to znaczy, że Juboja z Radowiczem obudzili się i przede wszystkim ten drugi wraca do dyspozycji z tamtej rundy po tych zawirowaniach w okresie przygotowawczym? Mam taką nadzieję. Wszyscy czuliśmy, że potrzebujemy takiego meczu na przełamanie. Meczu, gdzie wyraźnie wygramy, gdzie będziemy potrafili zdominować przeciwnika, że będziemy grali tak jak jesienią. Myślę, że dzisiaj w dużej części ten mecz tak wyglądał, jak te nasze dobre mecze jesienne. I tylko się cieszę, że to przyszło w takim momencie, w tak ważnym momencie. To powinno nas bardzo podbudować i na to liczę na nie tylko na Rado i na Ljubo, ale na resztę drużyny, na wszystkich praktycznie dzisiaj. Tak jak powiedziałem, każdy wywiązał się świetnie ze swoich zadań. Czy po tej wygranej droga do Mistrzostwa Polski będzie łatwiejsza, trudniejsza, czy taka sama jak przed tym finałem? Droga do mistrzostwa po tym meczu nie skróciła się nawet o centymetr. Może będziemy tą drogę przebywali przy akompaniamencie jakiejś weselszej muzyki, natomiast ona się w ogóle nie skróciła, wszystko będzie się rozgrywało. Myślę, że to będą bardzo dramatyczne, trudne mecze dla każdej drużyny, bo przecież tak wiele drużyn jest jeszcze zaangażowane w walkę o mistrzostwo, że każdy tą presję będzie czuł i każdy będzie chciał wykorzystać swoją szansę. No my natomiast na pewno będziemy mogli powiedzieć, że taki pierwszy cel, jaki sobie postawiliśmy w tym sezonie, osiągnęliśmy. Właściwie drugi, bo pierwszym naszym celem to było dobre zaprezentowanie się w europejskich pucharach. To nam się udało. Drugim celem jest Puchar Polski, który dzisiaj zdobyliśmy. No a trzeci cel, wszyscy wiemy, jaki jest. Jeszcze raz, czy zgodzi się pan, że Ruch Chorzów ma najłatwiejszą końcówkę sezonu? Czy te trzy mecze z ostatnimi drużynami to jest łatwo, czy wręcz przeciwnie? Trudno, bo ktoś tam jeszcze będzie walczył o utrzymanie i może się kotłować. I jakby w uzupełnieniu, taki paradoks, że jeśli Ruch Chorzów zostanie mistrzem Polski, wam tych punktów gdzieś zabraknie, to wyprzedzi was drużyna, która na teraz wyprzedzacie ją na jeden punkt w lidze, ale na boisku, no to była przepaść dzisiaj. No
z którą wygraliście 3-0, a wcześniej 2-0. No tak, ale to są rozgrywki ligowe, tu się liczy cały sezon, nie aktualna dyspozycja, nie wynik jednego meczu i zgodzę się z panem, że ruch jest, no można powiedzieć, że na chwilę obecną obok nas takim głównym kandydatem do tytułu mistrzowskiego. Ten terminarz sprzyja Ruchowi, nic nie ujmując drużynom, z którymi Ruch będzie grał, ale może się okazać, że te drużyny, sytuacja tych drużyn już będzie wyjaśniona do meczu z Chorzowianami i to może być dla nich pewnego rodzaju ułatwienie.